Szanowni Państwo, drodzy słuchacze Akademii Młodych Serc, jako rektor Politechniki Opolskiej mam zaszczyt, ale też i przyjemność po raz drugi zainaugurować nowy rok akademicki Akademii Młodych Serc. Ten rok jest szczególny, szczególnie wymagający, gdyż okres pandemiczny powoduje, że nie możemy spotykać się w murach Politechniki Opolskiej. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa wykłady, które będziemy przedstawiać w wersji online. Wiem, że dla niektórych z Państwa jest to ważne wydarzenie, gdyż od samego początku, od 2014 roku uczestniczycie wspólnie z nami. Jest to dla nas wyróżnienie, ale też i obowiązek i wyzwanie, aby wykłady, które przygotowujemy, były dla Państwa merytoryczne i interesujące. Szanowni Państwo, przechodząc do części oficjalnej, jako rektor Politechniki Opolskiej chciałbym zainaugurować nowy rok akademicki 2020-2021 w Akademii Młodych Serc. Rok akademicki 2020-2021 Akademii Młodych Serc uważam za otwarty. Szanowni Państwo, mam też przyjemność w tej chwili zaprosić Państwa na pierwszy wykład, który będzie dotyczył zdrowia, a poprowadzi go pan profesor Dawid Bączkowicz. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się z państwem moją wiedzą dotyczącą dysfunkcji narządu ruchu, głównie które dotyczą osób w wieku podeszłym. Szanowni państwo, ja z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, jestem pracownikiem Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Pracuję na kierunku fizjoterapia. Na początku może ewentualnie parę słów też o fizjoterapii, bo będziemy w przyszłości sobie też rozmawiali o możliwościach postępowania terapeutycznego. Więc tutaj fizjoterapia jest formą tak naprawdę leczenia zachowawczego właśnie dysfunkcji narządu, o których będziemy rozmawiali. Na pewno nieraz Państwo mieli do czynienia z zabiegami fizjoterapeutycznymi, z fizjoterapeutą, więc będę starał się tutaj Państwu troszeczkę przybliżyć ogólny zarys właśnie dysfunkcji narządu ruchu, ale jednocześnie będę się starał mówić jak, czy we własnym zakresie, czy właśnie korzystając ze współpracy z fizjoterapeutą, możemy sobie próbować pomóc. Tutaj na slajdzie chciałem Państwu pokazać właśnie jak na naszym wydziale wyglądają zajęcia. Państwo tutaj widzą właśnie, że studenci kierunku fizjoterapia nie tylko mają zajęcia teoretyczne, ale również zajęcia praktyczne z pacjentami i właśnie naszą rolą jest tutaj animowanie, szerzenie również wiedzy dotyczącej profilaktyki tych najczęstszych zaburzeń, o których dzisiaj będziemy na wykładzie sobie rozmawiali. Szanowni Państwo, z pewnością starzenie się jest naturalnym procesem i tutaj nie ma wątpliwości, że starzejemy się właściwie wszyscy. I o ile na początku ten proces nazywamy dorastaniem, dojrzewaniem, to w pewnym momencie uzyskujemy taki poziom stabilny może, gdzie te zmiany nie zachodzą specjalnie in plus ani in minus. I można założyć, że do mniej więcej z dużym uproszczeniem, że do 20 roku życia człowiek dorasta, dojrzewa. Później między 20 a 30 rokiem życia jest taki okres trwały, stabilny, bez znaczących zmian. Ale niestety już po 30 roku życia ten proces starzenia powoli się zaczyna. Więc tak naprawdę ten proces starzenia dotyczy tutaj nas wszystkich. Tak, bo każda osoba po 30 roku życia będzie miała mniejsze albo większe objawy procesu starzenia się. Co ważne, tutaj musimy rozdzielić też kwestie związane z naturalnym starzeniem się i zużywaniem narządu ruchu od spraw związanych z już zbyt nadmiernym, przyspieszonym procesem zużycia się narządu ruchu, co już będziemy nazywali i rozpatrywali w kategoriach właśnie patologii, czyli naszych dysfunkcji. Co ważne jeszcze, tutaj właśnie to rozgraniczenie pomiędzy fizjologią, fizjologicznym procesem starzenia się, a przyspieszonymi zaburzeniami też możemy rozdzielić na poziomie definicji. I tak, nauka, która zajmuje się wiedzą o ludziach starszych, czy naukami, czy w ogóle poznawaniem procesu starzenia się, to gerontologia. Natomiast w przypadku, kiedy dochodzi już w tym okresie do zaburzeń, do rozwoju pewnych dysfunkcji, to tutaj
tą naukę już nazywamy gerontologią. Więc tutaj właśnie już pierwsze rozdzielenie pomiędzy gerontologią a geriatrią. Na pewno zdajecie sobie Państwo, że wszyscy mamy pewne cechy starzenia się. Tak? I te cechy zaczynają się właśnie, tak jak mówiłem, mniej więcej około 30 roku życia. U jednych osób wcześniej, u drugich osób będzie to następowało dużo później. I są takie cechy, które są ewidentnie widoczne okiem, tak chociażby pojawienie się zmarszczek, tak? Gdzieś tam siwiejące, srebrzące się włosy na skroni, ale też mamy pewne objawy starzenia się organizmu, które są związane ściśle z narządem ruchu. I tutaj, zanim przejdziemy do omawiania tych najczęściej występujących dysfunkcji narządu ruchu, to tutaj musimy też sobie właśnie zidentyfikować te fizjologiczne objawy starzenia się, do których na pewno należą utrata masy mięśniowej i masy kostnej. To są dwa bardzo elementy, na które musimy zwrócić uwagę. I w przypadku na pewno utraty masy kostnej, tutaj Państwo, myślę, że doskonale sobie zdajecie sprawę z tego, że to może prowadzić do osteoporozy. I tutaj wiedza taka społeczna na ten temat jest z roku na rok coraz większa, bo mamy coraz więcej różnego rodzaju kampanii informujących, są badania bezpłatne, często osteobusy przyjeżdżają w różne miejsca, gdzie można dokonać badań gęstości masy kostnej, do czego oczywiście Państwa zachęcam. Tutaj pamiętajmy, że dbanie o właściwą gęstość masy kostnej jest kluczowe z uwagi na profilaktykę złamań, które też u osób już właśnie starszych, niestety nie goją się tak dobrze, kości się nie zrastają tak dobrze jak u osób jeszcze młodych. Ale tutaj kolejna sprawa. Pamiętajmy, że nie tylko masa kostna, ale również dochodzi do ubytku masy mięśniowej. To jest proces bardzo powolny, ale ciągły. Dlatego tutaj też musimy zwrócić uwagę, aby zapewnić sobie warunki i naszemu organizmowi takie, żeby te mięśnie jednak cały czas były stymulowane, żeby przedwcześnie nie zanikały, bo rolą mięśni jest tutaj właśnie zapewnienie stabilności całemu kompleksowi i możliwości zapewnienia lokomocji, tak, narządowi ruchu. Ale do tego zaraz sobie wrócimy. Kolejne objawy to tutaj wspomniane już wcześniej na przykład zmarszczki, które są bezpośrednio związane z zmniejszeniem elastyczności skóry i to nie dotyczy co prawda naszego dzisiejszego tematu, ale elastyczność tkanek miękkich pozostałych, właśnie elastyczność mięśni, elastyczność ścięgien, więzadeł, tutaj również wraz z wiekiem może nam się zmniejszać, co ma istotny później wpływ na funkcjonowanie narządu ruchu. Co ważne, jednym z punktów tutaj wymienionych też jest pogorszenie ostrości wzroku i słuchu. To też nie jest, pamiętajmy, narząd ruchu w tym bezpośrednim rozumieniu. Natomiast zaburzenia w narządach zmysłów mogą niestety później skutkować zaburzeniami właśnie w obrębie narządu ruchu, czy w postaci spóźnionej reakcji, spowolnienia, czy nawet mogą prowadzić do różnego rodzaju urazów, upadków na wskutek na przykład niezauważenia jakiejś przeszkody, czy na przykład nieusłyszenia sygnału dźwiękowego, który na przykład zabraniałby nam wejścia, dajmy na to, na pasy, prawda? I to może rodzić, rzeczywiście za sobą może to nieść pewne później konsekwencje również w dysfunkcjach narządu ruchu. I ostatni tutaj punkt, wydłużony czas reakcji. To jest ściśle związane właśnie też z zmianami inwolucyjnymi w obrębie narządów zmysłu, ale tutaj musimy zwrócić uwagę, że właśnie czas reakcji to nie tylko ten czas reakcji, gdzie mamy umiejętności poznawcze, ale jest to czas reakcji również mięśniowej, czyli właśnie możliwość chwycenia się szybko, żeby zapobiec upadku, czy zrobienia kolejnego kroku z uwagi na to, że możemy w ten sposób zapobiegać upadkowi. I opóźnienie tego czasu reakcji w tym przypadku dotyczy właśnie również narządu ruchu i może prowadzić do dalszych zaburzeń. Ale zaraz będę postarał się poszczególne tutaj tematy rozwijać. Szanowni Państwo,
Obecnie w medycynie obserwujemy chyba największy rozwój tak naprawdę w historii dziejów. Tak naprawdę ten rozwój współczesnej medycyny rozpoczął się bardzo, bardzo późno, bo to jest tak naprawdę początek XX wieku, kiedy medycyna, ta prawdziwa współczesna medycyna zaczęła się rozwijać i obecnie jesteśmy właśnie w tej fazie spektakularnego rozwoju. To jest koniec XX wieku, teraz początek XXI. To wszystko skutkuje tym, że średni okres długości życia uległ bardzo dużemu wydłużeniu. I kiedyś osoby, które były traktowane jako starcy, to byli 40-latkowie. Tak? Kiedy pierwsze oznaki siwości się pojawiały, to znaczyło, że ktoś już jest właśnie w wieku starczym i bardzo często kiedyś ludzie nie dożywali nawet 50 roku życia. Dziś sprawny, krzepki, 60 czy 70-latek nie jest żadnym zdziwieniem, prawda? A często osoby w wieku 80, nawet 90 lat też są w pełni sprawne, nieraz zawstydzając nawet swoich młodszych kolegów. Ale z punktu patrzenia statystyki niestety zwiększyła się w związku z tym częstość występowania dysfunkcji narządu ruchu u osób właśnie w wieku podeszłym. Ta granica w wieku podeszłym jest bardzo umowna, ale przyjmijmy, że to traktujemy tutaj, w ogóle dzisiaj sobie rozmawiamy o osobach 50+. Więc ta częstość tych urazów uległa zwiększeniu i nadal będzie się ta częstość zwiększała. Dlatego warto tutaj mieć taką elementarną wiedzę w tym zakresie, móc identyfikować pewne problemy i również mieć takie chociażby ogólne wytyczne, jakie powinno być postępowanie w ich przypadku. Rozpatrując te zaburzenia, o których dzisiaj mówimy, czyli zaburzenia narządu ruchu, musimy też pamiętać, że nasz organizm, nasze ciało, nasz układ lokomocji jest niemalże doskonałym mechanizmem, ale jest mechanizmem i jako mechanizm będzie podlegał naturalnemu zużyciu. Co ważne, my mamy oczywiście możliwości regeneracji naszych tkanek, czego doświadczamy przez całe nasze życie. Jakiekolwiek zranienie, tak? Zwichnięcie, skręcenie, złamanie. To wszystko są procesy i przejawy procesów regeneracji. Ale również niestety w pewnym zakresie są one ograniczone. I im jesteśmy bardziej posunięci w latach, tym też te procesy regeneracji niestety stają się mniej wydajne. Dlatego wraz z biegiem lat będzie dochodziło do rozwoju wszelkich maści zaburzeń, nie tylko w obrębie narządu ruchu, ale w obrębie całego organizmu. I tutaj Państwo macie przedstawione te chyba najczęstsze problemy. To są, można powiedzieć, tutaj problemy cywilizacyjne, tak, współczesnego społeczeństwa, gdzie wszystkie choroby właśnie układu sercowo-naczyniowego w postaci chociażby miażdżycy, tak, i jej następstw, czy inne choroby układu krążenia są dzisiaj bardzo powszechne. To nie tylko one są związane z wydłużeniem długości życia, ale również z spadkiem często aktywności ruchowej osób starszych, ale również obserwowanym sedentaryjnym, czyli tym siedzącym, mało aktywnym trybem życia u cywilizacji, u osób z cywilizacji krajów wysoko rozwiniętych. Stąd tutaj dzisiaj też będę wielokrotnie naciskał, że mamy olbrzymią potrzebę ruchu, że nasz organizm wyewoluował do życia w ruchu. Najgorszą rzeczą, jaka może się przydarzyć, jest właśnie ograniczenie tej aktywności, czy w skrajnych przypadkach unieruchomienie. Czy to chociażby w opatrunku gipsowym, na wózku jakimś, czy po prostu związany z rzadkim wstawaniem nawet i wychodzeniem z własnego domu. Dalej mamy właśnie choroby narządu ruchu, nowotwory, tak? Czy choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, czy choroby narządu wzroku i słuchu. To są wszystko jedne z najczęstszych problemów, z którym niestety seniorzy muszą się zderzyć. Ale dzisiaj na wykładzie koncentrujemy się tutaj głównie na chorobach narządu ruchu, czyli dość mocno zawężamy to spektrum dysfunkcji związanych z osobami w wieku podeszłym, sprowadzamy je głównie tutaj do narządu ruchu. Więc teraz pokrótce jeszcze musimy powiedzieć, czym ten narząd ruchu jest. W dużym uproszczeniu możemy go podzielić tutaj na układ szkieletowy,
i układ mięśniowy. Do tego jeszcze za chwilę nam dojdzie układ nerwowy, ale w pierwszej kolejności układ szkieletowy, czy inaczej układ kostny. To około 206 kości. Około, bo ta liczba się zmienia. Trochę inaczej to wygląda u dzieci, inaczej w wieku dorosłym. I również, co ciekawe, liczba kości może się zmniejszyć u osób w wieku podeszłym. To nie jest dlatego, że któraś kość ulega jakiemuś tam rozpuszczeniu czy zanikowi, ale często dochodzi do tego, że niektóre kości mogą się z sobą na przykład zrosnąć. I wtedy już będą jak gdyby traktowane funkcjonalnie, przynajmniej jako jedna kość. Więc to jest zmienne, ale pamiętajmy, ponad 200 kości u człowieka dorosłego, które jak gdyby one same po wyizolowaniu, czyli sam szkielet, ważyłby około 10 do 12 kg. Taka jest tego średnia. Ale kości stanowią tak naprawdę tylko pewnego rodzaju rusztowanie. Szkielet, który służy do zamocowania poszczególnych części układów wewnętrznych, tak, ale również układu czynnego narządu ruchu, czyli układu mięśniowego. I tutaj, jeżeli chcemy rozpatrywać nasz układ ruchu jako tą czynną taką jednostkę, tak, motoryczną, umożliwiającą nam lokomocję, to tutaj właśnie mięśnie będą kluczowe. Tych mięśni, zwróćcie uwagę Państwo, mamy tutaj już dużo, dużo więcej, bo około 640 mięśni. To jest zatrważająca pod kątem liczby wartość, ale pamiętajmy, że mamy rzeczywiście mięśnie, które są bardzo duże, dobrze widoczne i myślę, że nawet taka przeciętna osoba zna nazwy niektórych mięśni, chociażby tutaj biceps, tak, czy triceps, czy mięsień trójgłowy łydki. To tutaj to jest taka wiedza popularnonaukowa, ale też mamy różne malutkie mięśnie, które choć nie są duże i mają małą siłę, to czasami spełniają bardzo, bardzo ważną funkcję i zapewniają nam na przykład nieznaczne jakieś ruchy manipulacyjne i tutaj pamiętajmy, że to też jest narząd ruchu. Tak? Narząd ruchu to nie tylko układ lokomocji, ten, który umożliwia nam przemieszczanie się, ale narząd ruchu to właśnie też te struktury, które zapewniają nam to, co jest typowe na przykład tylko dla człowieka, czyli umiejętność tych precyzyjnych, takich manipulacyjnych ruchów o pozycji kciuka, chociażby do wskaziciela. Tak? I tutaj właśnie to są malutkie mięśnie, ale bardzo takie precyzyjne. I te mięśnie często mają jakieś abstrakcyjne też nazwy, bo no, mięsień biceps, tak z łaciny dwugłowy, tutaj sprawa jest oczywista. Ale mamy na przykład mięśnie glistowate, mamy mięśnie dotyczące już funkcji każdego z palców, odwodziciel palca małego, zginacz palca małego, tak? Tych mięśni mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście nie rolą moją dzisiaj jest, aby o nich wszystkich opowiadać, ale musimy sobie zdać sprawę, jak one są ważne i ich zaburzenia niestety będą skutkowały dużymi dysfunkcjami naszego aparatu ruchu. Jeżeli byśmy teraz mieli sobie powiedzieć o szkielecie, to zwróćcie uwagę Państwo, że szkielet to rzeczywiście tutaj tych ponad 200 kości i też kości mamy małe i kości mamy duże. Największymi kośćmi są kości długie, czyli na przykład tutaj widoczna kość udowa czy kość piszczelowa. I one ewidentnie tutaj stanowią rzeczywiście rusztowanie dla naszego organizmu, przenoszą bardzo duże siły. Często podaje się nawet taką ciekawostkę, że na przykład kości tutaj piszczelowa czy udowa na ściskanie mogą mieć nawet wytrzymałość większą niż beton. I rzeczywiście w niektórych przypadkach tak może też być. Ale mamy też kości małe, jakby chociaż kości w nadgarstku, gdzie one są, to są bardzo malutkie kosteczki, czy kości palców. Co ważne, zobaczcie Państwo, mamy również kości kręgosłupa, tak? Tutaj to są kręgi i to też są stosunkowo małe jednostki, ale położone jedna na drugiej, spojone później więzadłami czy mięśniami, stanowią bardzo odporny tutaj taki segment, właśnie to rusztowanie, do którego zamocowane są poszczególne części już obręczy barkowej, obręczy miedniczej, ale co ważne również narządy wewnętrzne. Do mięśni przyczepione są mięśnie i to mówię nawet dosłownie, one są rzeczywiście przyczepione, bo w języku tutaj medycznym również mówimy o przyczepach.
I studenci rzeczywiście uczą się przyczepu początkowego i przyczepu końcowego. Jeżeli byśmy popatrzyli sobie tutaj na jakieś duże mięśnie, no to na przykład może to być mięsień czworogłowy uda, który jest z przodu i ma on swój przyczep początkowy. No załóżmy, tutaj głowa prosta będzie na miednicy i przyczep dalszy będzie na kości piszczelowej. I dzięki temu, że ten mięsień się kurczy, skraca i wydłuża w sposób kontrolowany, to my możemy wykonać jakiś zadany, założony ruch. Ale żeby to wszystko było możliwe, to tutaj jeszcze musimy mieć sterowanie tym. Tak? I tutaj jest, to jest właśnie rolą układu nerwowego. Układ nerwowy zawiaduje tymi wszystkimi mięśniami. To właśnie z naszego centralnego układu nerwowego, czyli tutaj z mózgu, rdzenia kręgowego, zakończeniami nerwowymi idą informacje do mięśni i są to informacje dotyczące właśnie potrzeby albo kurczenia się, czyli skracania mięśnia jak siłownika, albo jego rozluźniania. I to jest niezwykle skomplikowana, można powiedzieć, taka symfonia różnego rodzaju impulsów, dzięki czemu nasze ruchy potrafią być tak płynne, jakby chociaż tutaj u sportowców, czy u tancerzy, czy baletnicy, czy akrobatów, prawda? Jest to niesamowite mistrzostwo. I to jest ten przejaw takiej maksymalnie dobrze skoordynowanej umiejętności wykonywania tych ruchów. Przeciwieństwem tego na przykład będzie albo malutkie dziecko, które jeszcze nie nabyło umiejętności chodzenia, sięgania, tak, i jego ruchy są takie całkowicie bezwiedne, to dziecko się dopiero tego będzie uczyło. Ale też takim przykładem, gdzie te sterowanie, mechanizmy sterowania są zaburzone, są na przykład pacjenci po udarach, czy to krwotocznym, czy niedokrwiennym, gdzie na wskutek zmian w centralnym układzie nerwowym dochodzi do zaburzenia przetwarzania informacji, do nieumiejętnego ich wysyłania na obwód, do mięśni i w rezultacie wtedy obserwujemy to, że pacjent na przykład nie potrafi wykonać żadnego ruchu albo na przykład ma spastyczność, czyli podwyższone napięcie wszystkich mięśni, albo na przykład jego ruchy są takie bardzo niezgrabne, tak? Bo mózg potrafi tylko sterować tam dwoma, trzema mięśniami i w rezultacie pacjent stara się wykonać jakiś ruch, ale to są ruchy takie bardzo mało skoordynowane. Więc tutaj nam to pokazuje właśnie, jaka jest złożoność też tego układu, ale też, że jakiekolwiek zaburzenie tego układu na jakimkolwiek poziomie będzie skutkowało dysfunkcją, tak? Bo zarówno złamanie spowoduje zaburzenie funkcji podporowej, złamanie kości oczywiście, tak? Czyli uszkodzenie biernego aparatu ruchu. Uszkodzenia mięśnia spowodują niemożliwość wykonania tego ruchu z uwagi na to, że mięsień nie będzie wtedy zdolny do pracowania jako siłownik. I wreszcie zaburzenia układu nerwowego będą skutkowały tym, że nawet pomimo sprawnego aparatu kostnego i sprawnego układu mięśniowego nie będzie sterowania tymi układami, w rezultacie funkcja też nie będzie spełniona. Więc tutaj organizm człowieka jest przejawem właśnie funkcjonowania wielu układów, które muszą z sobą być ściśle skoordynowane i wszystkie muszą funkcjonować, aby człowiek był sprawny. I trochę tutaj przechodzę ostatecznie do meritum naszego wykładu. Dzisiaj właśnie po tym krótkim, znaczy może nawet nie krótkim, może nawet przedługim wstępie, ale chciałem przejść do choroby, która jest najczęstszą chorobą i która właśnie dotyczy niemal wszystkich tych struktur, które przed chwilą wymieniłem. I jest to choroba, która dotykać właśnie będzie właściwie nas wszystkich. Może nie jako choroba, ale jako część zmian, które będą dotyczyć narządu ruchu. I tak jak powiedziałem, już po 30 roku życia zaczynają się sukcesywne procesy starzenia, które są widoczne. Najlepiej one chyba będą widoczne chociażby nawet u sportowców, tak, których apogeum sprawności to najczęściej okres pomiędzy 20 a 30 rokiem życia i później nawet najlepszy mistrz niestety traci swoje możliwości, potencjał swoich możliwości. One się zmniejszają, bo zmiany te zachodzą we wszystkich układach. I tak u sportowca na przykład, tak, no, chociażby nawet rozpatrując sprintera, to
najprawdopodobniej już 40-letni sprinter nie będzie miał możliwości takiej szybkości, takiej sprawności czy takiej wytrzymałości, jak jego młodszy kolega o 10 czy o jeszcze bardziej to będzie widoczne u osoby młodszej o 20 lat. Więc to są naturalne obserwacje, których świadomość, myślę, każdy z nas ma, ale teraz spróbujemy to odnieść konkretnie do aparatu stawowego. Dlaczego? Drodzy Państwo, te wszystkie kości, które przed chwilą omówiłem, one są z sobą spojone stawami. Kości jako segmenty takie stabilne względem siebie, one się mogą poruszać, ale same z siebie są nieruchome i tam rzeczywiście może dochodzić do zmian w postaci odwapnienia, utraty masy kostnej czy ostatecznie złamania. Ale największy problem pojawia się tam, gdzie kość porusza się względem kości. I zobaczcie Państwo, tutaj mamy przykład stawu kolanowego, jednego z bardziej złożonych swoją drogą stawów, gdzie kość udowa będzie się poruszała względem kości piszczelowej. Tak? I ruch zachodzi właśnie na styku dwóch kości. I właśnie to na tym poziomie, tu gdzie dwie kości stykają się z sobą w czasie ruchu, będzie dochodziło do tarcia. I ten mechanizm tarcia, ten fenomen właściwie tarcia, tak, bo to jest złożone zjawisko w rozumieniu fizyki, mechaniki, jest przyczyną zużywania się struktur narządu ruchu, konkretnie tutaj zużywania się aparatu stawowego człowieka. I tutaj jest to przejaw właśnie normalnego fizjologicznego zużywania się. Czyli my rodzimy się, dorastamy, nasz organizm jest zbudowany optymalnie i załóżmy chrząstka ma grubość, dajmy na to 7-8 mm w stawie i niestety w ciągu życia będzie dochodziło do jej sukcesywnego ścierania się. I tutaj nie mamy możliwości jeszcze takiego klinicznych możliwości regeneracji, odbudowy tych chrząstek. Są to jakieś metody eksperymentalne, natomiast nie są one wdrożone do powszechnego stosowania. Dlatego właśnie między innymi z tego powodu będzie dochodziło do sukcesywnego zużywania się naszych stawów, co u niektórych osób będzie zauważane tylko jako nieznaczne objawy, widoczne na przykład w badaniach obrazowych, ale niestety u większości osób prędzej czy później, oby to było później, tak, dochodzi do realnego zużywania się, które przekłada się później na pogorszenie funkcji i to już tutaj nazywamy chorobą zwyrodnieniową stawu. Drodzy Państwo, czym ta choroba zwyrodnieniowa jest? Spróbujmy to rozpatrzeć na przykładzie zawiasu. Jeżeli zawiasy są sprawne, są nowe, tak, to są dwa segmenty, które są połączone właśnie z sobą w miejscu osi obrotu. Jeżeli te powierzchnie są gładkie, jeżeli te powierzchnie są dobrze naoliwione, to ten zawias przede wszystkim zapewnia mały opór przy wykonywaniu ruchu, załóżmy zgięcia i wyprostu, na przykładzie kolana, czy na przykład otwierania i zamykania drzwi. Ale z czasem, kiedy będzie dochodziło do wyrabiania się, zużywania się tych zawiasów, to wtedy albo pojawią się w nich luzy i wtedy taki zawias może być niestabilny, pojawiają się trzaski, jakieś przeskoki i to często obserwujemy w stawach człowieka, ale również w tych zawiasach może dochodzić do zużywania się, utraty gładkości tych powierzchni tworzących zawias i pojawia się jeszcze większy opór, pojawia się tarcie, pojawia się skrzypienie, tak, bodźce jakieś akustyczne, które wynikają ze zwiększonego tarcia. I dokładnie te same mechanizmy możemy sobie przełożyć na staw ludzki. Zobaczcie Państwo, staw maziowy, bo o takich stawach dzisiaj rozmawiamy, składa się co najmniej z dwóch kości, które się będą z sobą łączyły. W tym przypadku jest to kość piszczelowa, kość udowa i kość piszczelowa i budują one staw kolanowy. Najważniejszym teraz elementem tego stawu jednak będzie chrząstka stawowa, która pokrywa powierzchnię stawową. I tej chrząstki tutaj akurat nie widzimy, bo to jest to model kostny, ale ta chrząstka będzie pokrywała powierzchnię
stawową kości udowej i powierzchnię stawową kości piszczelowej. Jest to pokazane tutaj na rycinie jako kolor niebieski, tak, i jest to właśnie tutaj chrząstka szklista, która jest widoczna na jednej i drugiej powierzchni. O tej chrząstce za chwilę sobie powiemy troszeczkę więcej, ale mamy kolejne elementy, które budują staw maziowy. To płyn maziowy, inaczej maź stawowa. Tutaj na grafice jest przedstawiona kolorem żółtym i spełnia ona dwie funkcje. Po pierwsze, smarowidła, czyli takiego właśnie zmniejszającego tarcie. Tu profesjonalnie o tym mówimy, że to lubrykant, czyli właśnie substancja, która będąc pomiędzy dwoma trącymi powierzchniami umożliwia zmniejszenie współczynnika tarcia. Ale jednocześnie pamiętajmy, że chrząstka musi również być odżywiana przez płyn maziowy. Chrząstka niestety nie jest ukrwiona, dlatego właśnie wszystkie substancje odżywcze są pobierane z płynu stawowego. Kolejną strukturą, bardzo ważną, jest tutaj otaczająca naokoło ten staw torebka stawowa. Czyli jest to struktura taka boloniasta, która nam oddziela środowisko zewnętrzne stawu od środowiska wewnętrznego. I to właśnie o stawie mówimy, o tych strukturach, które są wewnątrz tej torebki stawowej. Tak? I to są tutaj najważniejsze struktury, o których mówimy, że są częścią właśnie stawu maziowego, ale właśnie te struktury będą podlegały zużyciu w przypadku przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. Jeszcze parę słów chciałem właśnie tutaj powiedzieć o chrząstce stawowej. Na ten temat by można z pewnością przeprowadzić osobny wykład, ale dzisiaj pokrótce zwróćcie uwagę Państwo, że tutaj mamy przekrój przez tą chrząstkę stawową i mamy tutaj kilka warstw. Ta warstwa tutaj, którą teraz pokazuję, jest warstwą najbardziej powierzchniowo leżącą. Ja może sobie pozwolę włączyć... Nie mamy tutaj. Niestety chyba słabo to będą Państwo widzieli, ale zwróćcie uwagę, ta powierzchniowo leżąca warstwa to jest ta warstwa odporna na ścieranie. Ona jest bardzo cieniutka, składa się z równolegle, bardzo blisko u siebie ułożonych włókien kolagenowych, które właśnie umożliwiają przepuszczanie płynu stawowego do środka, ale jednocześnie zapewniają bardzo dużą zwartość i śliskość tej powierzchni zewnętrznej chrząstki. Głębiej mamy już włókna kolagenowe, które są już ułożone, widzicie Państwo, chaotycznie, albo w głębszych warstwach, nawet wertykalnie pionowo. I te głębsze warstwy chrząstki są z kolei bardziej odpowiedzialne za amortyzację. Ale kiedy dojdzie do sytuacji, że z biegiem życia dojdzie do starcia tej zewnętrznej warstwy, która jest odporna w dużej mierze rzeczywiście na to zużycie, zapewnia bardzo małe tarcie, ale niestety z biegiem życia może dojść do jej urazów, ubytków, zaniku i wtedy odsłonięta zostaje warstwa głębsza. I ona już nie ma takich możliwości zmniejszania tarcia. Ona, jak ta warstwa głębsza zostanie odsłonięta, to ona niestety już bardzo szybko będzie się zużywała. I co ważne, te warstwy chrząstki nie mają właściwie możliwości regeneracji. Raz uszkodzona, niestety może się zregenerować, ale jako chrząstka włókniska, ale nie jako chrząstka szkliska i ona będzie miała już zupełnie inne parametry. I właśnie takie mikrourazy w ciągu życia są jedną z przyczyn doprowadzających do przedwczesnej choroby zwyrodnieniowej stawów. Ale jeszcze jedna informacja. Tutaj zauważcie Państwo, że mówiłem, że ta warstwa zewnętrzna chrząstki nie posiada ukrwienia, czyli nie może być odżywiana przez krwiobieg. Tutaj substancje odżywcze muszą przenikać drogą dyfuzji z płynu stawowego. Ale też te zewnętrzne warstwy chrząstki nie posiadają unerwienia. W związku z tym nieznaczne uszkodzenia chrząstki nie dają odczuć bólowych. Z jednej strony to dobrze, bo nieznaczne przeciążenia, nieznaczne uszkodzenia stawu nie bolą nas od razu. Ale niestety jest też takie ryzyko, że my nie zwracamy uwagi na niektóre te czynniki przeciążające, uszkadzające i w momencie, kiedy mamy delikatne już uszkodzenia chrząstki,
które są na przykład widoczne w badaniu rezonansem magnetycznym, to one wciąż jeszcze mogą nam nie dawać informacji o bólu. I to z kolei jest takie ryzyko, że niestety my nasze stawy często lubimy przeciążać i nie zwracamy uwagi na szereg czynników, które doprowadzają do przedwczesnego zużycia się tej chrząstki. Na tym slajdzie możecie Państwo zobaczyć taki sam obraz, jaki widzi chirurg ortopeda w trakcie artroskopii stawu. Sama artroskopia to jest forma dostępu do stawu. Jest to forma mało inwazyjna, gdzie wprowadza się taką małą kamerkę. I właśnie taki dokładny obraz widzi operator w trakcie wykonywania zabiegu. I zobaczcie Państwo, tutaj na górze mamy widoczną zdrową chrząstkę stawową, grubą, białą, taką zwartą, gładką, śliską. Ona właśnie zapewnia ten niski współczynnik tarcia. Jako ciekawostkę powiem, że tutaj chrząstka ludzka zapewnia tak niski współczynnik tarcia, ekstremalnie niski, że nie jest właściwie on osiągalny z wykorzystaniem materiałów syntetycznych. Tak więc naprawdę o te nasze struktury warto dbać. I tutaj właśnie widzicie Państwo zdrową, nieuszkodzoną chrząstkę, ale już poniżej, tu gdzie już widzimy warstwę podchrzęstną kości, taką bardziej w różowym kolorze, to tutaj tej chrząstki już nie ma. Ona została uszkodzona. I tutaj niestety w tym miejscu ta chrząstka nie odrośnie. Może się to troszeczkę zabliźnić, może tutaj powstać chrząstka włóknista, ale ona już będzie miała zupełnie inne parametry mechaniczne i na pewno nie będzie serwowała tego niskiego współczynnika tarcia. Po prawej stronie widać też już dość mocno uszkodzoną powierzchnię stawową, gdzie widać, że ta chrząstka jest tutaj dość mocno postrzępiona, miejscami prawie, że jej w ogóle nie ma. Tutaj zostaje odsłonięta warstwa podchrzęstna kości, która już jest bardzo dobrze unerwiona i tutaj ucisk na tę powierzchnię po prostu będzie odczuwany jako ból. Szanowni Państwo, najprawdopodobniej, gdybym teraz Państwa właśnie zapytał, co może doprowadzić do uszkodzenia stawów, to myślę, że tutaj miałbym lawinę różnego rodzaju odpowiedzi i myślę, że w większości Państwo mieliby rację. I tym pierwszym mechanizmem, o którym już żeśmy mówili, jest po prostu tak, naturalne zużywanie chrząstki w ciągu życia. Mówiłem, że staw jest mechanizmem niemal doskonałym, ale jest tylko i wyłącznie mechanizmem. I jako mechanizm będzie podlegał zużyciu i po prostu z roku na rok będzie dochodziło do ścierania poszczególnych warstw. I to jest fizjologia. Ale pamiętajmy, że właśnie teraz będziemy mieli też szereg czynników, które dodatkowo ten proces będą przyspieszały. I część z tych czynników będzie zależna od nas, część niezależna. Ale warto je potrafić zidentyfikować, bo naprawdę wykluczenie tych czynników środowiskowych, czyli te, na które my mamy wpływ, może w znaczącym stopniu spowolnić lub całkowicie właściwie odroczyć przebieg choroby zwyrodnieniowej stawów. I zobaczcie Państwo, pierwszym tutaj z tych punktów zależnych od nas, co po trochu, jest wadliwe ustawienie osi kończyn. Tutaj mówi się o tak zwanych kolanach na przykład koślawych czy kolanach szpotawych. I oczywiście my możemy się z pewną wadą urodzić. Pewnej wady możemy nabyć i to może być w jakimś stopniu niezależne od nas. Ale dzisiaj naprawdę mamy bardzo dobrze rozwinięte możliwości leczenia tych zaburzeń, czy to operacyjnego w zaawansowanych przypadkach, czy postępowania fizjoterapeutycznego. I tutaj to od nas już zależy, czy my rzeczywiście tą wadę, no, która została nam dana, czy my będziemy sobie z nią beztrosko żyli, czy też jednak spróbujemy te usterki poprawić. Więc tutaj ustawienie osi kończyn jest tak jednym z kluczowych czynników rozwinięcia się na przykład choroby zwyrodnieniowej stawów. Spójrzcie Państwo teraz na ten staw kolanowy. Tutaj specjalnie jest uszkodzony w jedno z więzadeł. Jeżeli to więzadło by było sprawne, to ten staw będzie miał zachowaną swoją oś. I tutaj musimy na to patrzeć nie tylko w sytuacji odciążenia, ale przede wszystkim obciążenia tego stawu. I teraz, kiedy więzadło jest stabilne, to kolano jest w stanie osiowo przenieść właściwe obciążenie. Ale jeżeli to więzadło będzie uszkodzone, ja ten staw będę chciał obciążyć, to zobaczcie Państwo, co się dzieje. W momencie obciążenia ten staw traci stabilność. Dochodzi do zmiany osi tego stawu. I w tym momencie jeden przedział kolana jest
odciążony, a drugi przedział kolana jest drastycznie przeciążony. Tak? I tutaj widać właśnie, jak na początku mała wada, ale później, która się będzie na pewno pogłębiała, przedwcześnie doprowadzi do po prostu uszkodzenia stawu o podłożu mechanicznym. Tak? To jest przykład tutaj na wadliwe ustawienie osi kończyn. Mamy jeszcze inne zniekształcenia wrodzone, na przykład dysplazję stawu biodrowego, tak? Która też właśnie musi być odpowiednio wcześnie leczona, czy to zachowawczo, tak? Na przykład pieluchowanie właściwe dzieci. Chodzi o to, o zapewnienie właściwego ustawienia panewki stawu biodrowego i jednocześnie ustawienie głowy. I spójrzcie Państwo, staw biodrowy jest stawem niezwykle kongruentnym. Jego powierzchnie są do siebie dopasowane. Ta panewka jest bardzo głęboka i głowa w warunkach fizjologicznych głęboko wchodzi do panewki. Jednakże w przypadku dysplazji, która jest tutaj przykładem właśnie jakiegoś zniekształcenia wrodzonego, będzie dochodziło do tego, że panewka jest bardzo płytka i głowa nie ma podparcia wtedy w tej panewce i tam będzie dochodziło też do przedwczesnego mechanicznego przeciążenia tego stawu, czy próby przenoszenia obciążenia na drugą kończynę, która w naturalny sposób ulegnie wtedy przedwczesnemu przeciążeniu. Osobną grupę na pewno będą stanowiły tutaj wszelkiej maści urazy i mikrourazy. Je też musimy trochę rozdzielić. Mikrourazy są to, jak sama nazwa wskazuje, małe, bardzo małe urazy, których na co dzień możemy nawet nie zauważać, ale których tutaj tą negatywną stroną jest to, że one są małe, ale one występują bardzo często. Czyli taka kropla drożąca skałę. Z dnia na dzień nie spowoduje zaburzenia, ale już po 10-20 latach właśnie, kiedy sumowanie się tych mikrourazów będzie miało miejsce, może dojść do zmian zwyrodnieniowych, zmian destrukcyjnych w obrębie aparatu stawowego, zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych. Ale tutaj jeszcze powiedzmy sobie o urazach. Uraz z kolei jest to, też tak jak nazwa nam mówi, tak, pojedyncze raczej zdarzenie, ale jest to takie zdarzenie, w którym siły zewnętrzne są na tyle duże, że dochodzi do jakiegoś uszkodzenia natychmiastowego tkanek. Urazem może być złamanie kości, urazem może być zerwanie mięśnia, ale urazem może być też naderwanie lub też czasami naciągnięcie. Więc ta granica pomiędzy właśnie mikrourazami a urazami jest bardzo wąska i pamiętajmy, że jest to bardzo szerokie spektrum tych wszystkich czynników, które będą działały przeciążająco na nasz narząd ruchu. W tym trzeba też wyodrębnić jeszcze wszelkie takie mechanizmy przeciążeniowe, które co prawda nie są urazami, może nie są rozumiane też jako mikrourazy w rozumieniu tutaj na przykład mikrourazów działających na sportowca, ale te przeciążenia, które zdarzają się w codziennym życiu. I tutaj chyba najpowszechniejszym może być po prostu nadmierna masa ciała. Z tą masą się nie rozstajemy, ta masa cały czas nam towarzyszy i tak naprawdę jeżeli mamy 10 kg, 20 kg nadwagi, to przy każdym kroku te dodatkowe kilogramy będą wywierały silny nacisk na powierzchnie stawowe, będą często zmieniały oś stawu, będziemy uciekali w mechanizmy kompensacyjne, które właśnie spowodują po prostu mechaniczne, przedwczesne zużycie tych stawów. Tych czynników mechanicznych tutaj, o których rozmawiamy, moglibyśmy jeszcze wymienić naprawdę dość sporo i tutaj osobny wykład byśmy mogli temu poświęcić, ale myślę, że Państwo mniej więcej wiedzą o jaką grupę już czynników chodzi i każdy sobie jest w stanie przeanalizować swoje życie właśnie pod tym kątem, ale tutaj jeszcze mamy też czynniki inne, takie może czynniki takie biochemiczne. Spójrzcie Państwo, tutaj mamy wymienione zaburzenia hormonalne i metaboliczne, jak również stany zapalne stawów. Tak? I tutaj mamy zupełnie już inny mechanizm podłoża. Dotychczas mówiliśmy o zaburzeniach o podłożu mechanicznym, a teraz mówimy o zaburzeniach o podłożu biologiczno-chemicznym z tego pogranicza. I tutaj na przykład zaburzenia hormonalne, no to też wiemy doskonale, że często choroba zwyrodnieniowa manifestuje się w momencie, kiedy kobieta przechodzi menopauzę.
Tak? Dlaczego? Ano też między innymi dlatego, że w tym okresie mamy no, taką burzę hormonalną, prawda? I właśnie nie tylko odbija się to na przykład na stanie psychicznym, na układzie mięśniowym, ale również na aparacie stawowym. Dlatego właśnie ten okres okołomenopauzalny jest również dla kobiety krytyczny z punktu patrzenia aparatu stawowego. Ponadto zmiany metaboliczne. Mamy szereg chorób metabolicznych, które w konsekwencji, może często nie wprost, ale w konsekwencji mogą prowadzić do przedwczesnej choroby zwyrodnieniowej stawów. Przykładem może być na przykład cukrzyca, ale może być na przykład dna moczanowa, w której to kryształy moczanów odkładają się w torebce stawowej i powodują na początku zaburzenia w obrębie płynu stawowego, mogą stymulować stan zapalny i zgodnie z tym może dochodzić do przedwczesnego też rozpadu białek, kolagenów budujących nam aparat stawowy czy chrząstki i stanowi to podłoże do właśnie rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów. I jeszcze ostatni tutaj punkt. To już te stany zapalne stawów. Tutaj pamiętajmy, że właśnie powtarzające się stany zapalne stawów też będą doprowadzały do przedwczesnego zużycia. Stan zapalny jest bardzo dobrą rzeczą, ale mówimy o stanie zapalnym ostrym. Czyli jeżeli my się uderzymy, skręcimy coś, złamiemy, uszkodzimy, stłuczemy, mamy infekcję, to odpowiedź stanu zapalnego umożliwia rozpoczęcie procesów obronnych czy rozpoczęcie procesów naprawczych. I stan zapalny musi wystąpić, żeby zainicjowane zostały procesy gojenia się. Ale jeżeli stan zapalny nie jest tylko tym ostrym, krótkotrwałym stanem, ale przechodzi nam w stan przewlekły, tak jak to ma miejsce w przypadku chorób reumatycznych, tak, gdzie właśnie często stan zapalny jest tym głównym czynnikiem manifestującym właśnie obecność choroby reumatycznej, to właśnie na skutek przetrwałego stanu zapalnego i zmian biochemicznych w środowisku stawu również dochodzi do przedwczesnego zużycia. To są tylko niektóre punkty. Ja tutaj nie jestem w stanie teraz też omówić wszystkich punktów z uwagi na ograniczenia czasowe, ale z uwagi na to, że są to punkty dotyczące interdyscyplinarnych gałęzi medycyny, wielu gałęzi medycyny i tutaj też nie mam pełnej wiedzy w tym zakresie, ale co bym chciał, żeby Państwo wiedzieli, że ta grupa czynników doprowadzających do przedwczesnego uszkodzenia jest bardzo, bardzo szeroka. I tutaj zobaczcie Państwo, jak wygląda przykładowy na przykład staw biodrowy, który jest jednym ze stawów, który jest najbardziej chyba podatny na chorobę zwyrodnieniową. Tak? Liczba zabiegów endoprotezoplastyk wykonywana przy stawie biodrowym jest najwyższą. I popatrzcie Państwo, tak wygląda panewka tutaj stawu biodrowego, a tak wygląda głowa kości udowej. Obydwie te powierzchnie, tak jak mówiłem, są pokryte chrząstką szklistą i głowa kości udowej głęboko wchodzi do panewki. Jeżeli to wszystko jest optymalnie zbudowane, jeżeli my tego stawu nie przeciążamy, jeżeli nie mamy żadnych właśnie chorób towarzyszących, chorób metabolicznych, to ten staw naprawdę będzie funkcjonował bardzo, bardzo długo. Ale jeżeli pojawi się jeden, a najczęściej później to idzie grupami, pojawia się kilka różnych czynników, to dochodzi do przedwczesnej degeneracji tych powierzchni i pierwszym objawem jest właśnie uszkodzenie chrząstki szklistej. W krańcowym etapie to może wyglądać w ten sposób, gdzie nie tylko uszkodzeniu uległa powierzchnia chrząstki stawowej, ale na skutek jej starcia, czy na skutek jej już mikrourazów, czy pełnych urazów, pęknięć, dochodzi do odsłonięcia kości, do odsłonięcia warstwy podchrzęstnej kości, która już jest właśnie dobrze unerwiona i to będzie przyczyną odczuwania często potężnych dolegliwości bólowych, ale jednocześnie kość ma możliwości pewnej regeneracji i kość już kiedy dochodzi do kontaktu kości z kością, to kość próbuje się przed tym bronić, nadbudowując się, próbując tworzyć taką obronną jak gdyby warstwę. Ale oczywiście ta kość próbująca jak gdyby goić te uszkodzenia nie jest w stanie odbudować tej chrząstki, a odbudowuje się tylko i wyłącznie jako kość.
a to nazywamy właśnie często osteofitami czy zmianami zwyrodnieniowo-wytwórczymi. I zmiany te też mogą jako dodatkowe takie jakieś właśnie szpikulce, narośla kostne mogą nam blokować możliwość wykonywania ruchu czy podrażniać pozostałe tkanki miękkie, prowadząc właśnie też jeszcze do większego zaostrzenia się dolegliwości bólowych. Tutaj na zdjęciu mamy przykład dwóch rzeczy. I tak naprawdę tutaj ciężko powiedzieć, co jest pierwotne, co jest wtórne. Na pewno na pierwszy rzut oka widzimy tutaj koślawość stawu kolanowego. Tak? I mówiłem, że koślawość może być przyczyną rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawu. Ale jednocześnie sama choroba zwyrodnieniowa z uwagi na zburzenie tej stabilności tego stawu, zanik mięśni, który bardzo często towarzyszy chorobie zwyrodnieniowej, ta koślawość jeszcze się jej wskutek może pogłębić. Więc tutaj jest to przykład na to, że choroba zwyrodnieniowa stawów jest takim zamkniętym kołem przyczyn i objawów. I leczenie polega często na przecięciu, przerwaniu tego błędnego koła, najlepiej w kilku miejscach. Ale myślę, że o leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, możliwościach właśnie leczenia czy to operacyjnego, czy zachowawczego, myślę, że postaramy się porozmawiać na innym spotkaniu. Dlaczego teraz jednym z pierwszych badań, które się często wykonuje w przypadku właśnie zgłaszania takich dolegliwości o charakterze właśnie zwyrodnieniowym przez osoby starsze jest badanie rentgenowskie? Dlatego, że ono nam wprost pokazuje strukturę tego stawu. Nie jest to badanie optymalne. Nie jest to badanie, które nam pozwala ocenić tkanki miękkie. Nie jest to badanie, które pozwala nam sprawdzić stan chrząstki stawowej, bo tego nie widzimy na badaniu rentgenowskim. Natomiast z uwagi na jego powszechność, stosunkowo małe koszty, badanie to jest wykorzystywane jako takie pierwsze z wyboru właśnie przy ocenie już takich średnio zaawansowanych chorób zwyrodnieniowych stawów. I tutaj popatrzcie Państwo, mamy dwa stawy. Po lewej stronie mamy staw kolanowy zdrowy, bez choroby zwyrodnieniowej stawów i widzimy tutaj osiowość kości. Widzimy, że kość udowa i kość piszczelowa są położone w jednej osi. To jest bardzo ważne. Kolejna ważna sprawa, widzimy tutaj zachowaną szparę stawową, która co ważne jest symetryczna, czyli po obu stronach ma podobną grubość. Ponadto kształt powierzchni stawowych jest tutaj jasny, wyraźnie widoczny, jest to gładki przebieg tutaj bez żadnych wyostrzeń. Tak? Kość jest mniej więcej właściwie wysycona tutaj substancjami mineralnymi, chociaż badanie RTG nie służy do oceny gęstości kostnej, bo do tego służy badanie densytometryczne, badanie DEXA, ale ogólnie widać, że ten staw jest strukturalnie, jeżeli chodzi o struktury kostne, w właściwej kondycji. Przeciwieństwem tego będzie staw po prawej stronie, tak? Gdzie widzimy, że ta osiowość już tutaj jest zniesiona. Dalej mamy zniesione szpary stawu kolanowego po jednej i po drugiej stronie. Dalej widzimy tutaj takie zwiększone wysycenie. To jest objaw tutaj sklerotyzacji warstwy podszczętnej kości, co świadczy o tym, że jest to proces przewlekły, że tutaj długo się toczył stan zapalny. I to naprawdę ortopedzie w kilka sekund rzut okiem wystarczy, żeby powiedzieć mniej więcej w jakiej kondycji jest ten staw. Aczkolwiek tutaj pamiętajmy, że stan strukturalny stawu to jest jedno, natomiast stan funkcjonalny stawu, czyli to, co my możemy nim zrobić, to jest drugie. I tutaj czasami rzeczywiście te rzeczy z sobą ściśle korespondują, ale czasami tutaj mamy rozbieżność, czyli mamy zły stan strukturalny w badaniu RTG, w badaniu rentgenowskim, a pacjent ma stosunkowo małe dolegliwości i w pełni funkcjonuje. Albo na odwrót może być, tak? Pacjent ma silne dolegliwości, ma ograniczoną funkcję, a na RTG zmiany są nieznaczne. Dlatego tutaj badanie RTG jest badaniem dodatkowym, badaniem obrazowym, a podstawą badania zawsze powinien być dokładny wywiad i badanie przedmiotowe, czyli po prostu takie badanie fizykalne pacjenta, którego póki co nic nie jest w stanie zastąpić.
Szanowni Państwo, teraz mówiliśmy o stawach dużych, jak staw biodrowy, staw kolanowy, które przenoszą naprawdę bardzo duże obciążenia. Są to stawy podporządkowane właśnie tutaj przenoszeniu tych obciążeń, stąd ich masywność. Ale spójrzcie Państwo tutaj na ten slajd, gdzie widać małe stawy, stawy rąk, stawy międzypalcowe. Tutaj konkretnie mamy stawy międzypajczkowe bliższe i stawy międzypajczkowe dalsze, które tutaj wyraźnie też są objęte chorobą zwyrodnieniową stawów. Widać to przede wszystkim po poszerzonym obrysie tych stawów. I myślę tutaj, że nie jeden z naszych teraz widzów może mieć, może nie na taką skalę, ale albo sam ma podobny problem, albo na pewno chociażby witał się z osobą, która ma niestety taki problem. To jest właśnie choroba zwyrodnieniowa, ale stawów drobnych. Dlaczego ona będzie dotyczyła również stawów rąk? Ano dlatego, że nasze ręce jako właśnie narząd bardzo precyzyjny, manipulacyjny. Poza tym no, poniekąd nasze wykształcenie się funkcji ręki jest przejawem cywilizacji tak naprawdę ludzkiej. Tak? Wszystko, co powstało, co zostało stworzone przez człowieka, często zostało wykonane naszymi właśnie rękami. Stąd też może obciążenia są mniejsze w rozumieniu sił działających na stawy międzypaliczkowe bliższe i dalsze, ale częstość wykorzystywania ich skutkuje tym, że te obciążenia tutaj też są permanentne. I to się przyczynia właśnie do też przedwczesnego rozwoju choroby zwyrodnieniowej, która przebiega mechanicznie w bardzo podobny sposób, jak to Państwu próbowałem przedstawić na przykładzie stawu kolanowego czy stawu biodrowego. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym wykładzie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli możliwość spotkania się. Jeżeli już wrócimy do normalnego funkcjonowania, to mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość też porozmawiania, bo po takim wykładzie największe właśnie zainteresowanie przejawia się w postaci zadawania przez Państwa pytań i myślę, że taka forma właśnie wykładu by była optymalna. Ale gdyby ewentualnie ktoś z Państwa miał jakieś pytania, to zapraszam ewentualnie do konsultacji, czy proszę ewentualnie o przesłanie pytań drogą mailową. W miarę możliwości tutaj ja czy moi studenci postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Dziękuję bardzo jeszcze raz, życzę dużo zdrowia i do zobaczenia.